Szybko wyszliśmy na prowadzenie, później dołożyliśmy drugą bramkę, mecz nam się idealnie ułożył, kontrolowaliśmy grę, myślę, że Podbeskidzie w pierwszej połowie nam jakoś zbytnio nie zagroziło. Na drugą połowę chyba wyszliśmy troszeczkę za bardzo cofnięci, Podbeskidzie przejął inicjatywę, w konsekwencji pierwsza bramka no troszeczkę głupia, bo tam błąd w obronie, no i w końcówce tak to jest, jak się do przodu, jak się naciska przeciwnika, taki dłuższy okres, jak to miało miejsce dzisiaj, no to w końcu to musi wpaść, więc Podbeskidzie się udało dzisiaj. Graliśmy przed własną publicznością, chcieliśmy zdobyć 3 punkty, żeby tam w tej tabeli jeszcze podskoczyć o miejsce, czy tam o 2 miejsca w górę, no ale niestety dzisiaj mamy 1 punkt. No tak jak już mówiłem wcześniej, temu klubowi zawdzięczam bardzo wiele, bo to praktycznie od niego wszystko się zaczęło. 4 lata temu praktycznie znikąd dostałem się do Piasta Gliwice. Po jakimś tam czasie wywalczyłem sobie miejsce w Słowadzie. No i te super wyniki, które zrobiliśmy z Piastem w zeszłym roku i 2 lata temu, czyli ten awans, no to naprawdę fajne przeżycie. No wiadomo, najbardziej cieszą sukcesy. Awans, a później chyba jeszcze większym sukcesem było wywalczenie tego miejsca, które gwarantowało nam grę w eliminacjach do Ligi Europy, więc myślę, że to będzie ten najlepszy moment. Znaczy, no tak, taką mamy hierarchię w szatni, że z opaską, jak nie ma Tomka Podryskiego, no to występuje ten zawodnik, który tam jest najdłużej w klubie i akurat na mnie to trafiło. No, nie wykluczam, na pewno chciałbym tu kiedyś może wrócić i obym tu jeszcze wrócił do Ekstraklasy.